Słabo, że ten namiot tak ciężko postawił. Dobra, dobra. Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar. Ja witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Starbound. Chyba pierwszym. Jest dzisiaj ze mną Sweetie. Hello, witam wszystkich z tej strony Sweetie. Jesteśmy w naszym statku, rozbiliśmy się i mamy do wykonania pierwszą misję. Terraria już kiedyś widzieliście na moim kanale, jest to mega podobna gra do niej. Jej właściwie następca, taki prawilny. I pierwsze co musimy zrobić, to uruchomić ponownie nasz komputer. Statek jest uszkodzony i gdzieś tam w przestrzeni sobie jest. Najlepszym co mogę teraz zrobić, to jest uruchomienie komputera, więc idziemy do mojego komputera. Zakładam, że to jest ten coś z tym monitorkiem. Zrebootowałem nasz system. Wszyscy się cieszą. Mój komputer nazywa się Sail. Super. I podobno z tego komputerka możemy zaczynać misję, czyli jak gdzieś weźmiemy sobie misję potem na planszy, to nie musimy biec do tego pingwina na dół do piwnicy, tylko możemy to z komputera na statku zacząć. Dobra, ale widzę... No to samo, mnie też tak się nazywa Sail. Nie, ty masz Sweetie przez 2E czy przez 2T? Przez 2E. To dobrze, wysłałem ci zaproszenie. Dobra, mam quest jakiś. Ja tak samo. A mamy sobie iść na planetę, używając teleportera i dostaniemy za to worek, który można otworzyć. Wow, ale jesteś płonącym ziomem, czy co to jest? Dobra, idę na planetę i... Czekaj. Weź sobie do ciebie czy na planetę mam iść? Możemy grać na jednym, no. To zejdź ty na ziemię i ja pójdę do ciebie. Okej, teleport. Altair, Legion One. Coś takiego mi wyskoczyło. Jest noc ogólnie. Ja jestem koło ciebie gdzieś. Blazing Man z ciebie. Ty świecisz w nocy, what the fuck. No i fajnie, będzie mi to troszkę ułatwiało. Dobra, ale generalnie to... Ja bym chciał jakieś trochę drzewa sobie pościnać. Bo ogólnie my musimy zacząć od tego, że my coś pozbieramy na tej ziemi, żeby mieć jakikolwiek armor do zrobienia. Bo to co robiliśmy przy pierwszej próbie. Tak. Crafting masz ogólnie po prawej stronie, masz taki wręcz, znaczy wręcz. Kluczyk, który możesz craftować. I. Trzeba było zobaczyć. I ogólnie wszystko co robisz, wszystkie nowe itemy, to. Gra się tego uczy, tak jakby twój komputer się uczy tych rzeczy, on je potrafi potem klonować, czy coś takiego usłyszałem. Ale nie wiem ile jest w tym prawdy. No pościnamy jakieś drewno w takim razie, żeby mieć. Muszę się zawsze przydać. Mhm. A ile jest w staku? Wiesz może ile tam w staku można mieć tego? 60 mam. Zobaczę czy mi się to rozdzieliło na kilka, nie, w jednym staku mam, zarąbiście. No to się raczej stakuje, tak było w Terrarii też. Dobra, ja gdzieś w ogóle już zabłądziłem, ja już jestem pod ziemią. Ja muszę wyjść na powierzchnię. Jedno co muszę zrobić, to na pewno ściszyć grę trochę. Bo mnie jest za głośno zdecydowanie. Żeby cię było słychać oczywiście na materiale. Potem tego... Ja to ustawiłem, myślę, że jest tak w miarę okej. To się okaże. Zresztą widzowie mam nadzieję dadzą w komentarzach znać, co o tym myślą. Mam nadzieję, że to będzie najlepsza seria na polskim YouTubie z tej gry. Bo jak sprawdzałem przed nagraniem, nie ma tego za wiele. Jest kilka fajnych, mają fajne pomysły zastosowane. Ale seria najdłuższa jaką znalazłem Polska kończy się na 4 odcinkach. Przypomina mi o głodzie, że jestem głodny. Jak dziwnie mi się drzewo przewróciło tak. Ty już jakąś brońkę znalazłeś? Brońkę? Nie, nie, na razie to przeciwnika. Spróbuję się wyleczyć. O. To nie był dobry pomysł. Ty, postać mi pływać. Nie brzmi... Kiedyś nie umiały. Pływać tam? No. W Terrarii nie szło. Znaczy kiedyś nie umiały. W Terrarii nie umiały. Tak, to nie wiem. Okej, jestem na fulla najedzony. Będę się leczył teraz. Ja się nie muszę leczyć.
Ogólnie to kijowo, bo jakoś tak w nocy zaczęliśmy. Ja nie wiem, czy my po prostu gdzieś tego nie przeczekamy. W jakichś podziemiach albo czymś, żeby bezpiecznie było. O nie, jakiś skoczny ziomek do nas idzie. My tu przeczekamy w tej dziurze i widzimy się chyba za dnia, bo ja nie wiem, czy w nocy jest taki sens jakby chodzenia z wami, zwiedzania, gdyż na razie się nic nie będzie działo. My sobie pozwiedzamy trochę drzewa, pozbieramy trochę drewna i widzimy się za dnia. Dobra, Dzionek do nas wraca. W sumie trwało to może z pół minuty, zaczęliśmy troszkę iść w lewo, ale widzę, że to jest jakiś fajny stworek po lewej. Tutaj pod ziemię się schowało, tu jest drugi gdzieś u góry, ale nie korci tego tutaj. Ej! Dupa, nie, nie był tak silny, jak się wydawało. Nie wypadło nic z niego? O, tu jest jakiś węgiel chyba, trochę go zbiorę. Ojeju. Gdzie ja zabłądziłem? Ja ogólnie uwielbiam eksplorować i to jest mój problem, bo ja zawsze mam pełny ekwipunek po 10 sekundach. Trzeba będzie wyrzucić cały ten dirt, który wykopiesz. Nie, dirta nie. Ale znalazłem troszkę iron ore, przypuszczam, że to jest. Aha, i nie wiem, co się z tym stało. To pewnie przyda. Tak, do zbrojki, nie? Będziesz robił zbrojkę z ironu. Oho, to było najlepsze, co mogłem zrobić, widzę. I generalnie jak teraz wrócić na górę? Dirtem. Chyba to jest jedyne rozwiązanie. Jest to, może torcza postawię i wykopię troszkę. Tutaj węgiel to jest chyba. Aha, ja węgla ma, trochę mam. To spoko, no, na pochodnie się przyda. Może zabieram pochodnie. Postawmy ją i zobaczmy, czy mamy tu jakieś inne złoże. Mamy koper, ale koper nie jest jakoś specjalnie dobrym surowcem. Na razie się muszę... Poszedłeś gdzieś tam na dół, czy gdzie? Tak. Poszedłem tunelem. A, dobra, wykopię ten wykopię ten rower, tak? Wykopię ten koper i idę na powierzchnię. Bo tutaj nic nie ma, a ja zginę, jak pójdę trochę dalej, przypuszczalnie. Dobrze, że ten ma taki dość sporawy zasięg. Dobra. Muszę sobie... Znowu będę się mylił, zamiast... I będę wciskał cały czas... Będę cały czas wciskał... Wow, widzę, że tutaj jak pada, to się za ten... Woda napełnia też dziury. Tak. Spoko. Całkiem fajne, lubię, jak taka fizyka jest trochę bardziej rozwinięta. Dobra, to widzę, tu jesteś. Tu masz jakieś iron ore u góry niewykopane. Tak, właśnie też chciałem to. Co ty robisz? Muszę się nauczyć poruszać w tej grze. Okay, you discovered some ore. Tak. Dobra, nic nie ma, ja idę dalej.
Albo i nie idę. Jest tam przejście na wylot, czy nie ma? Nie ma, nie ma, właśnie sprawdziłem. Fakt, trzeba kopać. No. Tu jakieś śmieszne informacje są. Ten mi... Nie, ziom. No i ogólnie komputerek proponuje mi, abym zasadził nasiona, które mam. O, zginąłem. No. Już do ciebie wracam. Tam po prawej jeszcze to auto wezmę. To. Cobblestone Dirty Coal. Musimy znaleźć źródło magicznej energii, bo nie wiem, czy widziałeś, że quest się zaktualizował. Przynajmniej. Chyba znaleźliśmy ołtarzyk. Mhm. A teleporter, nice. Ale nie mamy 20 fragmentów. O fuck, ja prawie zginąłem. Dobra, najadłem się. Będzie teraz lepiej. Tak, ja o tym zapominam cały czas. Wziąłeś jedzenie ze statku, czy nie? Wziąłem, wziąłem. Okej. Ziomek. O, sprzedaje ziemniaki. I toalety. Miałem problem wyskoczyć z wody. Ziemniaki? Bo tutaj odwróć jego uwagę, ja mu ukradnę resztę rzeczy, które ma. Kurwa, to wróciłem chyba. Gadałem z nim. Hej, you, check out my amazing wares, ale już nie masz tych wares. Oh no, oh, już myślałem, że spadnę. Bro, banana! Uważaj na posążki chodzące. Nie. Pan grobowiec. Come, buy things. No, nie chcę mi się z tym walczyć, bo to jest taka walka. Godzinę. Oni biorą najpierw jakiś passive mode, a potem cię atakują. Thank you.
Tu jest jakaś chatka. O, tu jest chyba kopalnia. Nice. Co to jest? Jakiś ziomuś? Mhm, tak. Ale... A co jest chata jakaś zwykła? Myślałem, że to jakaś kopalnia będzie. Nie, znowu stwory. Nie mamy broni żadnej strzelającej. Nie, jeszcze nie. Nie byliśmy jeszcze pod ziemią. A few moments later. Ej, fajne jest to nawet, że jak wejdziesz pod wodę, to nie słyszysz tego padającego deszczu. O, shit! Zaskoczył mnie pachołek. Super pachołek. Czy to są hostile? Chyba nie. Leder. Ja nie zbieram drzewa, tylko nie mogę wykopać węgla, który jest pod drzewem. A teraz biorę drzewo. Jest jakieś wejście, ale widzę, że pobiegłeś dalej, to idziemy dalej. O, ja pobiegłem dalej, znalazłem jakąś chatę znów. Wyczaj, co jest w skrzynkach. Tam 50, Manipulator upgrade module, iron ore, rope, kasa, kurde, ile tu rzeczy jest. Bierz wszystko. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. O, wow. Na tym możesz piec mięsko. A ja właśnie ten widziałem, że wziąłeś ognicho. Kiedy będzie koniec mapy. O, jest kopalnia. Dawaj tu. Jest? Idę. No. Mam na dzień dobry 2 gemy. Gemy to znaczy? No te, co są potrzebne. Weź sobie ognicho. A, w sensie z tych. Dobra. A ja biorę namiot, co postawię na statku. Zbierasz komuś ognicho, on nawet nic ci nie powie. O, strzałki, 20 strzałek znalazłem. Też ten jeden taki moduł, co tam był. Tam jakiś big coś tam. Ten, co kasę daje taki. Uważaj. Dead. Upgrade module jakiś znalazłem. Super. O, do statku to jest. Tak, to jest do twojego tego. Ej, pomocy. Bo ja zapomniałem, że tu się nie da wrócić. A, to jest ten ziomuś. Fuck, idę.
było. Nie był zmłot mądry. Dobra, skrzynki przejrzane. Czy już broń znalazłeś? Kurde, nice. No w skrzynkach są wszędzie, musisz szukać po skrzyniach. No właśnie szukam, ale chyba ty już wszystkie te przeglądałeś? No ja mam po prostu taki nawyk, ja sterali jest dokładnie tak samo. Idź na przykład w dół, a ja sobie pójdę w lewo, żebyśmy nie kradli z itemów. Ja właśnie chciałem się wyleczyć, bo tutaj mnie bije. Tu masz namiot. O, mogę sobie mięsko upiec. 3 sztuki, piekłe. Też upiekłem, no. O, popcorn sobie mogę zrobić, zarąbiście. Tylko ciekawe, czy on jest taki użyteczny. Pieczone marchewki. Czy się żarcie też psuje w czasie? Nie, chyba nie. Piekłem mięsko. Mhm. Ten namiocik sobie wziąłeś? Wziąłem, no. Nie ma tu już nic. Ile masz tych, masz już trochę tych kryształów, co tam trzeba? No parę mam, czekaj, już ci mówię ile. Ja mam 27, to jest wystarczające. Ja mam 1. To idziemy aktywować ten portal i myślę, że skończymy na tym. Następna część będzie u ciebie na kanale. Nawet nie minę nagrywam. Pół godziny. Za dużo. Już za dużo? Mhm. Ludzie maksymalnie... Wszystko sprawdziłeś już, nie? No pewnie. Przecież nie będę czekał, aż to zrobisz. Jasne. A tych skrzynek już mam sporo zabrane, to chyba na razie więcej nie biorę. O, nie podniosłeś czegoś ważnego z środka. Co było? Upgrade do manipulatora. Dziwne, że nie wziąłem. Ja mam ochotę iść tam na dół, wziąć to duże, ale dobra, oleć. Co duże? No ten taki jakby, nie wiem co to jest, to taka skrzyneczka z kasą tutaj na dole, widzisz? To mam 2 takie, chcesz? O, ale to przecież się rozwala i z tego hajs wypada, nie? No tak. Ja to podniosłem manipulatorem. A nie wiem, gdzie to jest, potem ci to dam. Czy chcesz tam iść? Dobra, no to ci pomogę. Idziemy, to zobaczymy, co tam będzie. No, rozwalaj. A to nie działa, tak? Co what the fuck? Zniknął? No. Może to źle rozwaliłeś, może tego nie trzeba było tym. A, wcześniej manipulatorem zawsze działał. No i zmoknij, znaczy będziesz moknąć, czemu nie idziesz do tego?
Czemu nie idziesz do namiotu się przespać, głupolu? Uwaga, ptak u góry, a ja mam mało HP. Nie przewidziałem tego. Tak, he's dead. Jeszcze za mało. Ogólnie przydałoby się umieć jakoś jeść bez tego. Bez... ściągania tych rzeczy, no. Może da się, tylko my po prostu jeszcze nie odkryliśmy tej metody. Dobra, w każdym razie, komu się podobało, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na kanale. Na kolejny odcinek zapraszam do Sweetiego na kanał. No i co? Na razie, cześć, trzymajcie się, do kolejnego, yo. Na razie, yo.